Witam wszystkich serdecznie. Tu dziadek Janusz. Jestem na Piastowskim Szlaku, a dokładnie w Strzelnie. I postaram się pokazać wam trójnawową bazylikę Świętej Trójcy. Bazylika została zaprojektowana na planie Krzyża Łacińskiego. Długie są dzieje tego kościoła, którego budowę z granitowych kostek rozpoczęto na przełomie XII i XIII wieku. Wtedy to stanowiła budowlę romańską, a jej konsekracji dokonano w 1216. W późniejszych stuleciach świątynię rozbudowano najpierw w stylu gotyckim, a później barokowym. W bazylice są bardzo cenne romańskie kolumny. Kolumny romańskie są bogato rzeźbione i słynne w całej okolicy. Chociaż mają ponad 800 lat, długo nikt o nich nie wiedział. Zapraszam do oglądania i oczywiście do podziwiania. Miejsce jest mało znane, ale jakże warte odwiedzenia. Zapraszam. Tuż obok bazyliki, którą przed chwilą podziwialiśmy, stoi rotunda świętego Prokopa. Rotunda to największa romańska świątynia w Polsce, zbudowana na planie koła. Według Jana Długosza, który podaje datę 16 marca 1133 jako dzień jej konsekracji, ostatnie badania wskazują na równoczesny czas ukończenia rotundy i pobliskiego kościoła Norbertanek. Zapraszam do oglądania i oczywiście do podziwiania. Rotunda w czasie II wojny światowej została przekształcona w magazyn. W 1945 roku kościół został uszkodzony przez Niemców. Częściowemu zniszczeniu uległo sklepienie oraz górne partie wieży. Prace konserwatorskie prowadzono w latach 1948-52, przywracając pierwotny romański charakter kościoła. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich.